licencjonowani zawodnicy. Już tutaj zerkam troszeczkę, uciekającym jest Łukasz Laskowski, goni Tomek Kowalski. Znają się, ten sam team, podobne style jazdy, dużo mocniejsze uciekające auto. Tyle mogę powiedzieć, jeżdżą sobie w tej chwili pokazowo, co się mam nadzieję, że... A, zamieniają się w tej chwili stronami, bo drift polega na tym, że mamy zająca i wilka. Najpierw to uciekające jest właśnie tą zwierzyną, ale później staje się myśliwym i zabawa się zaczyna. Słuchajcie, cały dzień można jeździć, bawić się, kręcić się, dosłownie gdyby chłopaki... Wygląda to, jakby chłopaki brali lekcję prosto z Julinka. Powiedz nam, jaka jest różnica między Kinhaną a driftem? Widać, że też jest dwóch zawodników, też jest tor, ale oni jadą tym samym torem jeden za drugim. O co tutaj chodzi? Teraz mamy klasyczny drift, czyli tak jak powinien drift wyglądać. Dwa auta koło siebie, jeden jedzie linią tak zwaną kwalifikacyjną, czyli uciekający, a goniący naśladuje jego ruchy. Musi być bardzo blisko, podjeżdżać, kąsać, podgryzać uciekającego. Jednocześnie zaznacza całemu składowi sędziowskiemu, przypominam, że oceniany drift jest jak jazda figurowana na lodzie. Tutaj nie mamy stopera włączonego, tylko i wyłącznie polegamy na opinii sędziowskiej, czyli sędzia swoim wzrokiem patrzy, ocenia i oczywiście jest punktacja dawana za strefy, gdzie auto powinno być przodem, gdzie powinno być tyłem. Nie wolno nawet przez ułamek sekundy pojechać autem na wprost. Drift to jest jazda w kontrolowanym poślizgu. I tak to powinno wyglądać. W tej chwili znów widzicie, Ola Fijał jedzie i Mateusz Fijał. To nie jest bieg okoliczności, to jest brat i siostra. Oczywiście tylko Ola jedzie treninguweczką swoją starą, wysłużoną babcią E30V8, a goni ją brat w swoim bolidzie, który ma ponad 800 koni mechanicznych mocy. Ola wczoraj dużo słabiej tym tą treningówką, ale dzisiaj widać, że już przypomniała sobie, jak wygrywała w poprzednich sezonach zawody na scenie driftingowych Mistrzostw Polski i już dzisiaj widać, tak jakby od zawsze jeździła tylko tym samochodem, a jeździ, przypomnę, na co dzień Nissanem S13 V8 doładowane kompresorem ponad 500 koni mechanicznych mocy. Na co dzień, czyli na zawodach, rozumiem, tak? Na zawodach, na treningach, na pokazach. Ola jest wszędzie, to jest dziewczyna orkiestra. Przypomnę jeszcze, słuchajcie, kolejny Fijał. Człowiek, mogę tak powiedzieć śmiało, który ma fioła na punkcie motoryzacji. To jest tata tejże pary, prezes Polskiej Federacji Driftingu, Adam Fijał. Oddam mu teraz mikrofon, on jeszcze, też ma również. Drodzy Państwo, teraz widzicie pojedynek Bartka Ostałowskiego, a za nim jedzie 13-latek. Zobaczcie, co to się dzieje. Jeden zawodnik prowadzi samochód z tobą, a drugi ma 13 lat i teraz zmienią się miejscami. I teraz to... A nie, nie zmienili się, jednak się domówili. O, widać, on w tej chwili, popatrzcie, Bartek prowadzi lewą stopą, kieruje, a prawą stopą dodaje gazu i hamuje. Zwróćcie również uwagę, prawym barkiem Bartek potrafi tutaj, ma możliwość przełączania sobie biegów. Skrzynia biegów z Rollsa Ghosta, także naprawdę tutaj nowinki techniczne w jego aucie są naprawdę z górnej półki i to jeszcze sami to wszystko robią. Czyli jedzie Nissanem silnikiem z Corvette ze skrzynią biegów z Rolls-Royce'a, tak? Dokładnie tak i jeszcze zawieszenie pewnie też od różnych aut. Dużo jest podłubane w tym samochodzie, tam podejrzewam, tylko przednia szyba jest oryginalna. A teraz ekstra klasa, proszę Adam, opowiedz nam trochę, co tutaj się w tej chwili zacznie odbywać na naszym torze. Dzień dobry Państwu, no przed nami jest ciężarówki Volvo FM12, w jednej jest silnik, w czerwonej mamy silnik 12-litrowy z kompresorem, przepraszam, z turbiną od 13-litrowego Volvo, z możliwością regulacji doładowania. Natomiast w niebieskim jest silnik 16-litrowy, też z turbo, moce czerwonego około 700 koni, samochód niebieski ma 1500 koni, troszeczkę przydymiają, ale to nie jest wada tych silników, tylko po prostu są ekstremalnie dopompowane paliwo, paliwem zrobiona jest mapa, tak żeby było jak najwięcej mocy. Dodatkowo w samochodach jest modyfikowane zawieszenie, powiększony skręt. Zrobiony jest tak, że znaczy nie zespawany, bo tutaj korzystamy z normalnej blokady fabrycznej tylnego mostu, żeby łatwiej było driftować. W niebieskiej jest przesunięty silnik do tyłu o 1,5 metra. W czerwonej jest silnik tak, jak był zainstalowany. Kabina jest bez amortyzatorów. Zobaczcie, jak blisko.
jadą siebie samochody, są jedynymi na świecie ciężarówkami driftującymi. Niestety jeszcze nie ma zawodów, bo nie mamy konkurencji, ale zapraszamy wszystkich do po prostu do udziału w zawodach. Może kiedyś powstanie liga driftingowa samochodów ciężarowych. Szkoda, że mokro jest, bo te ciężarówki potrafią generować naprawdę ogromne ilości dymu. Na jeden pokaz zużywamy średnio 6 kompletów opon. No tutaj jeździmy, wczoraj jeździliśmy, dzisiaj jeździmy na tym samym. Także oszczędności są, ale trochę mało show. Także. No ja tutaj wiem, że Koły też próbował kiedyś jeździć ciężarówką. Powiedz, jak ci się prowadziło tą ciężarówkę? W ogóle nie prowadziłem tej ciężarówki, bo wsiadłem i nie potrafiłem tym ruszyć. To jest, jak już ruszyłem... Ja jechałem. Nie potrafiłem zacząć tym driftować. To nie jest proste, uwierzcie mi. Tam... Bardzo często używa się sprzęgła i hamulca nożnego, a żeby to uczynić, naprawdę kolumna kierownicza przeszkadza przy dohamowywaniu, ponieważ jest między dwoma pedałami sprzęgła i hamulca. Jest to naprawdę wyczyn i jeszcze jechać z taką precyzją po torze dla osobówki. No i 12 biegów, także trochę jest wagowanie, ale używamy dwóch biegów. No a przed nami znacząca zmiana wagi. Słuchajcie, stan motocyklowej, mamy trzech tutaj mistrzów. Wielkie brawa. Pobudźcie ich, rozgrzejcie ich swoimi gromkimi brawami. To na pewno będą tutaj mega sztuczki. A ci trzej zawodnicy to Fragment, czyli Piotr Fragment Frontkiewicz. Weteran, można powiedzieć, dyscypliny stantowej w Polsce. Fenomenalny zawodnik, który ćwiczy nieustająco od kilkunastu lat. Pod warunkiem oczywiście, że nie wyeliminują go z sezonu kontuzje. Drugi zawodnik to jest gość z Chorwacji, Matija Podhraski. On przyjęty swoim busem przywiózł ten motocykl po to, żeby pokazać nam, jak stan motocyklowy uprawia się w Chorwacji. Trzeci zawodnik, Paweł Karbownik. Ksywka Paweł S51 na Hondzie CBR600. Ale mamy dla Państwa też niespodziankę, bo Paweł potrafi zamienić tę swoją hondziawkę na naprawdę poważny sprzęt stanterski. W kolejnych przejazdach on na pewno zademonstruje ten swój drugi motocykl. Nie powiem Wam jeszcze, jaki to jest sprzęt, ale muszę Was utwierdzić w tym, że wszyscy go znacie. Wszyscy wiecie, jak on wygląda, bo takie sprzęty jeździły kiedyś po naszych drogach często i gęsto. Matia używa na co dzień Kawasaki ZX6R. Też będzie miał niespodzianką, później też przesiądzie się na bardzo wyczynowy sprzęt, czterokołowy z silnikiem od motocykla, a Fragment od lat jeździ na motocyklu marki Triumph. Jest wierny tej marce i rzeczywiście wyciska z tego sprzętu siódme poty. Oczywiście, brawo, brawo, słuchajcie, oni lubią hałas, róbcie im brawo, bo zobaczcie, co oni robią. Ja pamiętam czasy Huberta Raptownego, mistrza naszego, słuchajcie, jeździł, naprawdę potrafi różnego rodzaju triki. Oni po prostu naprawdę również mnie zadziwiają. Wielkie brawa dla wszystkich trzech zawodników. Oni za chwileczkę również wszelkiego rodzaju inne numery będą pokazywali. Cały czas robią moc, chłop, zobaczcie w tej chwili, przednie, tylne koło, to nie jest dla nich problem. Niektóre triki powiązane są z dosyć dużymi prędkościami, inne wykonywane są powoli, tak jak teraz bez rąk, te obroty wokół tylnego koła motocykla. Prędkość jest mała, ale to wymaga naprawdę olbrzymiej precyzji, a także mocnego wytrenowania samego zawodnika. Wielkie brawa! Oni są specjalnie tam blisko Was, oni muszą Was słyszeć, oni muszą czuć, że Wy jesteście z nimi i dopiero wtedy te wszystkie sztuczki mogą ewoluować na najwyższy poziom. Oni to robią tylko i wyłącznie dla Was, moi drodzy. A jeżeli coś się wydarzy, coś źle pójdzie, coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, od razu róbcie hałas, róbcie brawo, bo to tylko motywuje, to tylko motywuje. Jeżeli coś się nie uda, przewróci się motocykl, bo ma specjalne osłonki, rurki wszelkiego rodzaju, żeby nic tam się nie wydarzyło. Ale jeżeli coś nie wyjdzie, pamiętajcie, od razu róbcie hałas, róbcie chu, nagrodźcie brawami. Oni na pewno za chwilę będą próbowali jeszcze raz zrobić ten numer, już żeby wszystko było poprawnie. Zauważcie też, jeżeli macie bystry wzrok, jak te motocykle są fantastycznie poprzerabiane, jak one mają specjalnie skonstruowany zbiornik paliwa, ile tam jest dodatkowego wyposażenia, jeżeli chodzi o te wszystkie rączki, uchwyty, podstawki. Oni naprawdę, żeby wykonać te ewolucje, muszą ten motocykl zmodyfikować. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, jest tutaj też znacznie skrócone przełożenie główne. Ja mówię o przełożeniach, a oni we dwóch jadą na głowie, jeszcze w mostku do tyłu. Moja córka trenuje akrobatykę sportową i takie rzeczy też robi, ale nie na motocyklu, moi drodzy. Widać, że chłopaki mają kondycję, naprawdę jest forma. Nie tylko tutaj w
forma, jeśli chodzi o sztuczki, ale również forma fizyczna, zwróć uwagę, przewrócił się teraz motocykl zawodnikowi, nic się nie stało, oparł się, to co Adam powiedziałeś przed chwileczką, na takiej specjalnej podnóżce, nóżce, uchwycie właśnie różnego rodzaju, tam się nic nie dzieje. Duże zębatki po to, żeby z łatwością ten motocykl podnosić do góry. Zobaczcie, jaka zębata z tyłu jest przy tym kole. Naprawdę gaz ręczny, hamulce, wszystko poprzerabione totalnie. Piękny, piękny sport motocyklowy. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo! Jeszcze pamiętajcie również, że jest mokro i dla nich też jest niewygodnie. Tak jak jest niewygodnie dla drifterów na przykład, tak jest również niewygodnie dla nich, prawda? Jest mała przyczepność, nie ma tego show, nie ma dymu, nie ma tych prędkości zawrotnych, bo oni potrafią na takiej, słuchajcie, krótkiej, prostej naprawdę się rozpędzić dosyć szybko i zrobić jakiś fajny numer. No i nie ma przede wszystkim tego dymu, który zawsze towarzyszy tym wszystkim ewolucjom, temu paleniu gumy. Oni teraz osuszają ten tor. Widzieliście, jak tutaj te motocykle wypaliły gumę. Tak naprawdę ten ślad, który zostaje, to jest jakaś dawka przyczepności dla kolejnych zawodników. Oni się z tego cieszą. A teraz przed nami, moi drodzy, taka dyscyplina sportów motorowych, że mam nadzieję, że wszystkim widzom trampki pospadają. Jeżeli ktoś trampki ma, to niech uważa, bo odfrunął. Będzie to rallycross.